Delikatna, rozpływająca się w ustach fasolka szparagowa w towarzystwie rukoli, parmezanu i cytryny. Smakuje obłędnie. Można ją podać jako lekki obiad czy kolację, ale może też być doskonałym dodatkiem do dania głównego. Polecam do wypróbowania, a po inne moje przepisy zapraszam na bloga www.talerzpokus.tv. Z umytej fasolki odcinam końcówki. Przekładam ją do garnka do gotowania na parze i gotuję prawie do miękkości. Na patelnię wlewam oliwę, a kiedy się podgrzeje, wrzucam ugotowaną fasolkę. Teraz opruszam ją solą, pieprzem i dodaję umytą i osuszoną rukolę. Na drobnych oczkach tarki ścieram skórkę z wyparzonej cytryny i parmezan. Mieszam składniki i podgrzewam kilka minut. W międzyczasie na suchej patelni prażę płatki migdałów. Fasolkę podaję na ciepło, posypaną parmezanem i migdałami. Jest fantastyczna! Koniecznie wypróbujcie ten przepis, a po inne zapraszam na mojego bloga www.talerzpokus.tv.